Dobrze, witamy w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Moi drodzy, założyłem kaptur, bo można założyć kaptur. A nam został ostatni gargulek do znalezienia. Rebellion. Tu coś jeszcze gada? Za wzorowe umiejętności w dziedzinie zielarstwa Hogwart przyznaje tę specjalną nagrodę Mirabelle Garlick, uczennicy 7 roku z domu Hufflepuff. No okej, tylko tu ja tu czekajcie, bo ja tu słyszę jeszcze. No, słyszę, że gdzieś coś. A tu. Rebellion. Szkatuła czary ognia. Dobrze. Tu możemy sobie znowu zrobić. Aha, mamy ten skrócik już. Dobra, i ostatnia kulka gdzieś tu musi być. Tu, mam cię. Widzisz, Zenobia? Będziesz miała wszystkie kulki. A tu jest sobie jeszcze. No, dawaj. Dobra. Aha, nie mamy jeszcze alohomory, no tak. Ej, no co chwilę coś brzęczy! Matko jedyno! Dobra. Rebellion. Na razie nic, okej. Słuchajcie, ja co chwilę chodzę i rewelio, nie? Dobra, to już nic, bo już zrobiliśmy kółeczko. Wracamy na dół w takim razie. Ja w tym kapturze. Słuchajcie, jak ja wyglądam. Hit! No to już niczego nie ma. A czekajcie, a jak wygląda teraz sprawa z naszymi tutaj nowymi rzeczami? To jest nowe, plus 13, a to jest. Kurde, nie wiem teraz co zrobić. No dobra, załóż to. No bo to daje więcej mimo wszystko, niech będzie. Potem to na wieżę posprzedajemy. Te szaty tutaj też chyba były jakieś. O, wow! Mamy nowe, nie mamy nowych rękawiczuniek. Nakryć głowy też nie, a szaliki jakieś nowe też nie. Dobrze. No to go. Ojojojojojojojo. Zobacz pod wyglądami ten nowy zestaw czar. A, racja, Kat, zapomniałem, czekaj. Czyli, że na przykład. Że tu? O Jezu! Aha, w ogóle mogę sobie to wyłączyć. Okej. Okay. Ej, zostawimy sobie ten tak ładnie, ten. Oto. Oto odzień też możemy tak ten. O, wow. Zostawiamy ten. No, 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 no. A nie, 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 pokaż mi okularki. A, taką machę. No, no. Daj mi okulary okrągłe. Możemy też pewnie coś w rękawiczkach wymodzić. No pewnie, że możemy. A w szalikach? Żeby pasowało bardziej. No to taki. Ten mi się podoba. Na razie bez kapturka. Ej, ale genialne rzecz. Boże, patrzcie. Jak ta peleria mi sparkluje cała taka. Nie tu. Dobra, wracamy do Zenobi w końcu. I może byśmy zaczęli coś z fabuły robić? Byłoby miło.
Bo ja co chwilę coś, słuchajcie, co chwilę coś. Szale ukrywasz? No w sumie ten szalik tutaj pasuje nawet do niego. Czapka za... Tylko ja nie mam żadnej czapki, Marcin, żeby sprawdzić, więc ja nawet nie mam co włożyć na łeb. Zenobia, wracam do ciebie. Jakaś w ogóle noc nas zastała, chciałem powiedzieć tylko. Chyba sprzedałem czapki jakieś, no bo ja nie, jakoś tak mi te czapki to nie wiem. A tutaj czekajcie. No! I brzęczy! Ale gdzie? No ja nie widzę. Nie, gdzieś z tyłu. Może tutaj? Ja pierdziu. Nie, gdzieś z tyłu wali. A może tutaj gdzieś? No przecież gdzieś to słyszę. Rebellion. Nie, słyszę to tutaj. No słyszę nawet mocniej. Może jakby do góry? Schodami na górę gdzieś było. O, czekaj, Kat, widzisz? Dobrze myślę. Jest! Nie, no to jest hit. Posłuchajcie, pogoń za... Okej, mamy portret. Okej. Coś jeszcze? Lepiej niech już, słuchajcie, tyle nie brzęczy, bo ja zostanę do głowy, nie? Dobra, wracam do niej. Nie wiem, czy ona nie będzie spała już, przecież to też środek nocy jest. O, jakaś ścinka. Uła. Lustro! Lumos. Kolumny z takimi, z obrazem. No to gdzieś tu. Kolumny z obrazem. To też nie może być jakoś mega daleko, wiecie o co chodzi? Tu pewnie będzie ten. No oczywiście. Szkielet lelka wróżebnika. Dobra. Lumos. Czekaj, to. Dziękuję za followka. O, to było takie tutaj. Albo podobne, bym powiedział. Ale to były jakieś kolumny. O! Masz. Hello, Zenobia. I found all. Czekaj, do niej dolazłem. Really? I didn't think it was possible. However, did you do it? No, jestem super, dlatego mi się udało. No, co ty jeszcze, babo, chcesz? May I have my gobstones back? Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful! I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Wspaniały pomysł. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Daj mi punkty. Very well, off I go. Wish me luck. No i dobra, mamy to ukończone.
Czy my dostaliśmy... Czy ja widziałem nową rękojeść do tego? Do mojej różyczyki? Czy ona coś w ogóle daje? Czy ten uchwyt coś w ogóle daje więcej? Chciałbym wiedzieć. Ładny wygląd tylko daje, Kat mówi. No to, no dobra, zostawmy na razie sobie ten. Okej, i na czym my byliśmy? Aha, na ćmie. Znowu brzęczy mi tu skrypt. Gdzie to brzęczy tu? Tam jest to lustro. Lumos. Co tu jest? F, czekaj, ja nie chcę czekać, ja chcę ćmę. Revelio. A, na misję poboczną. Znowu poboczniaka kamarci mam robić? Ej, nie, poczekajcie, gdzie jest ta ćma? To nie może być daleko. Mamy, aha, to jest w tej skrzynki. Jezus, przestań tupać tak. Tam były dwie kolumny i takie ten, no a tutaj też... No, może wyżej. How nice to see you, my young friend. Revelio. Masz, napij się, może trochę ci mózg. Rozjaśnij, czekajcie, no... No to tak tutaj trochę wyglądało. Lumos. Ale nie. Tam też gdzieś ten skrypt jest. Tu też pewnie będzie skrypt, prawda? Nie ma. No ale dzwoni mi i dźwięczy, no dajcie ze spokój. Mamy dwa kitki. No chyba oszaleję ze rozkoszy. Ej, ja nie odpuszczę tej ćmy. No taki obraz z zamkiem. I dwie kolumny. Obraz z zamkiem i dwie kolumny. No przecież to musi tu gdzieś być. Nie. Obraz z zamkiem i dwie kolumny. Nie odpuszczę tego. Obraz z zamkiem i dwie kolumny. No ta ćma jest bardzo wymagająca z tego co widzę. No nie, ale to nie może być gdzieś tak, słuchajcie, też daleko, z drugiej strony. Nie wiem, czy to brzęczało wcześniej, czy nie? Nie, jeszcze brzęczy, matko! No i gdzie brzęczysz? No gdzieś tu brzęczysz. Revelio. No prze... Matko jedyno. Okej. Dobra, teraz ćma. Dwie kolumny i obraz. Tu nic. A jak pójdziemy tędy, to co będzie? Tam coś znowu... Ale tu też jest lustro, czekaj ta. What? A tu za gazy jakieś.
Dobra, pokaż to. Ja pierdziu. Czy ja przez te gazy przejdę, czy mnie zabije? Nie no, przelazłem. Revelio. Tu jest pan. Nie proteguj mi tu, tylko tu daj to. Chodź. No to było easy, więc to tam też nie może być tak daleko to przecież. Proszę. Dobra. Okej, mamy 10 poziom, no miło. Znowu mi coś brzęczy. Spadki klatek oczywiście. Może gdzieś tu. Ja pierdzie, to jest poukrywane czasem. Nie, no to jakby z tyłu. Revelio. Tutaj nie słyszę. Jak się gra? Fajnie się gra. Dobrze się gra. Poczekaj, Marcin, do tam wejdźmy pod... A, teraz przestało w ogóle dźwięczeć. Dobra, wracamy do tamtej ćmy, bo ja ją muszę znaleźć. Dwie kolumny i zamek. Już to musi być niedaleko. Dwie kolumny i zamek. Revelio. To nie może być tak skomplikowane. Naprawdę Serio, Kat? Naprawdę? Ja pierdziu. Dwie kolumny i zamek. Dwie kolumny i zamek. No to przecież... To musi być gdzieś blisko. Ja tą ćmę znajdę. Pokaż mi to jeszcze raz. Jakie tu są okna? Są takie okna, a my potrzebujemy takie. Tu też nie. Dwie kolumny i zamek. Dwie kolumny i zamek. A tu? O, czekaj, ta coś mi tu... Ja pierdziu! No to powiem wam, że... To było już takie mega complicated. Ale mam cię. Tutaj, tędy. Idź. No, halo! Jezus. Dobra, idziemy do misji głównej teraz już, naprawdę. Ewentualnie nie, czekajcie, tu jeszcze jest poboczniak ten jeden taki. To tam kazali mi czekać, gdzie to było? Nie, nigdy tej fabuły nie przejdę, naprawdę. Tu gdzieś tu było. Niżej. Tu. I wonder if you might be able to help me with a small... No daj. You wanted to speak with me. I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Cześć. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course. Mm-hmm. Confronting trolls and dragons. Mm-hmm.
Dziękuję. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted. In which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecate's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. To bardzo niemiłe. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the Hidden Herbology Corridor. The Hidden Herbology Corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Jasna sprawa, kochaneczku. An exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you Dobrze, get idę już. I shall be forever in your debt. Okej. Okay. W sumie nie jest tak daleko, więc... Hidden Herbology Corridor. Sounds intriguing. No pewnie trzeba będzie rzucić Revelio, no. Mój drogi, co to się tak dziwisz? A czekajcie, czy my tu? Revelio. Ja tego nie zgarnąłem wcześniej? Serio? Jakim cudem? W ogóle czekajcie. Ojoj, nie. Co ja zrobiłem? Matko, nie tak. Chciałem zamienić sobie o. A tu potrzebujemy. No coś nam każe zrobić, tylko może podpalić? Yes. Tu jest, widzę, kolejna misja dodatkowa. Matko, jedyna. Tego jest tyle tutaj. Dobra, ale chodźmy do tego ukrytego korytarza. Coś mi pokazać jakąś skrzynkę? Coś? Ten już kiedyś szliśmy, pamiętam. Dobrze, że nic nie brzęczy. A tu nic nie brzęczy? Gdzieś tu. Coś. O! Haj! No ale haj. Dobrze. Czekajcie, bo tu coś jeszcze... Nie proteguj się! Dobra. No jeszcze? Oszaleję, nie? To jest moje... Słuchajcie, moja mania na zbieranie rzeczy. Tutaj. Tak? Tak. Dzwony trzech sióstr. Revelio. Ja pierdziule. Okej. Okay. Tutaj jakiś sobie duszek lata. Czy my tu w tej okolicy już wszystko? Bo pewnie nie.
Oczywiście, że nie. Nie wierzę. Cześć Asia, cześć Dżindzierowa. Tak, u mnie magiczne walentynki w Hogwarcie. Totalnie się jaram i po prostu... Dobrze, że mam urlop teraz. Znowu mi coś brzęczy. No patrzcie, nie, to jest niemożliwe aż. Cześć Krzysztof, hejko. Ej, słuchajcie, my tymi samymi skryptami zdobędziemy tyle punktów doświadczenia. To jest szok. Znowu mi tu coś brzęczy, słyszę to. Ej, zamiast robić misję główną, to ja robię poboczniak. Jestem w Gryffindorze. A, ta skrzynia. Tutaj nie możemy jeszcze jej zdobyć. Rozumiem. Tu nie było już nic. Dobra, idźmy tam do tego korytarza ukrytego. No, ja totalnie Gryffindor i cieszę się bardzo, że mi wyszedł Gryffindor, bo nie chciałem być w niczym innym. Co mi tu znowu? To gdzieś niedaleko. No, przecież osza... Może tu? Nie, nie w tę stronę w ogóle. To też nie tu. Ej, no przecież słyszę to, a nie widzę. No i to już też nie tu. Co jest? To co w środku jednak? Tutaj coś? No chyba żart! No dobrze, no. My musimy pójść... tędy. No anonimowy, ta gra jest po prostu niemożliwa. Już mi brzęczy znowu, nie? A tak będą wyglądały odcinki, tak będą wyglądały live'y ze mną, więc... bardzo mi przykro. Tu jest to zielarstwo z tego co widzę. Brzęczy. O, wow! O, cyk. Ten płaszcz, on po prostu ma taką teksturę. Bo to jest magic płaszcz, Xeno. Możemy sobie w ogóle sprawdzić, czy możemy coś nowego wziąć. W sensie, mamy jakieś nowości? Tu mamy, w odzieniu. Plus 18. Mam teraz to i tu jest plus 3. No, dobra, to weźmy sobie, zmienimy to. Ale zmienimy sobie oczywiście od razu na te. O. Mi się mega poda, to są czachy. Cześć, I'm drunk but still alive. Hello. Dobra. No to idziemy. Tutaj... a co to? No użyj F. Nie mogę? ETS? Nie. I czemu nie mogę użyć? These dry vines are one spark away from becoming king. Proszę bardzo. No dobra, wejdźmy. Aha! To, o Boże, wlazłem! To może tam też mogłem tak przytrzymać F. Czekaj ta. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Dobrze, że nic nie brzęczy. Devil's snare. Czy tu są... Nie! Czy tu są pająki? Błagam was, proszę nie mówcie mi taki... Chyba się zesram. No, wyłaź z tych sideł! Ja pierdziu. No to nie tak!
Hej, to ja to... Co to miało być? No pamiętam diabelskie sidła. Tak, oczywiście, ale to czemu to mi tak ten? A wow, wow, wyłaź, wyłaź, wyłaź! A może Lumos faktycznie na to... Nie, Lumos na to działało? Nie pamiętam tak... Może fakt... A ja tutaj tym... Lumos. No, a ja ogniem! Świetny jestem czarodziej. Cześć, Elfik. No dobra, teraz możemy, no to chodźmy tym Lumosem już tu. Boże, to jest obrzydliwe. Lumos. Dobra, będziemy po kolei zwiedzać. Jeżeli to w ogóle jest jakaś kolej. Aha, tu możemy pewnie to podpalić. Czekajcie, pozamieniamy sobie spele. Czy ja potrzebuję reparo? Chyba nie. Więc weźmy sobie tutaj na razie ogień. Incendio. Okej. Lumos. Incendio. Czy na to wskoczysz? No przecież nie. Lumos. Powiem ci, że to jeszcze nigdy nie używałem reparo. Eksploracji przynajmniej jeszcze. No właśnie, tak mi się wydaje, że reparo to tak... Nie, jakiś tam... A jak mogę to otworzyć? Albo inaczej, czy ja po prostu mogę przeskoczyć tu? Pewnie, że mogę. Kapel! Czekajcie! Pokaż mi go. No niech będzie ten kapelusz. Ale poczekaj, ta, zobaczmy sobie, jaki możemy mieć wygląd. O nie. Nie, to zostawmy. I słuchajcie, poszliśmy. Poszliśmy do jaskini, więc trzeba mieć kapelusz, tak? To jest logiczne. Tu nic, tu nic. No dobra, wychodzimy. Tak, jestem super turbo czarodziej teraz. Chowaj te swoje pnącza. Tam coś jest, już widzę. A mi jest słabo, jak słyszę te odgłosy, nie? Naprawdę. Czy to, że odpalamy to? Tak. A tylko tu jeszcze, czekajcie, tu jeszcze wejdźmy, zanim tam pójdzie. Jezu! Nie Akio! Incendio! No, a możesz? Dziękuję. Lumos. Tak! Kapelusze i pająki na głowie mi nie wlazły, bo są obrzydliwe. Boże, a ta, tutaj są... Walczył z tą poczwarą? Incendio. Napaliłeś to? O. Świetnie, pieniążki. Marzyłem o nich właśnie teraz. Lumos. Jezu, mamy liść obrzydliwej tentakuli. Świetnie. Co tu jest jeszcze? Ale... No, że ja Revelio nie rzucam nigdzie, no to to też jest skandal. Zapomniałem. Dawa, zabierz to. Lumos. A, to jest do szklarni. Nie, jeszcze nie. No coś nam, słuchajcie, za gładko poszło, tak uważam. Mamy zapis, no właśnie, coś za gładko. Tu jeszcze coś przecież było. Incendio. Możesz to zapalić? Aha, różkę, żebym pod wodę schował. Okej. Okay. Nie!
Nie! Wszystko naraz! Morski szalik. Okej. A tu nic? To jest niemożliwe. Serio, tu nic nie ma? Dobra, ale ja chcę wyjść tam koło tego. Lumos. Jak tak jak szliśmy, dlatego że tam koło szkle. A może lepiej, czekajcie, a może pójdźmy normalnie. W ogóle widzę, że mamy 35 minut, więc trzeba by było kończyć odcineczek na YouTube'a. Wyjdź. I pójdziemy tam. W tym tempie przypadkiem rzucisz Avada Kedavra na przód Harego i nie będzie już Harego. He! Tak może się wydarzyć. Revelio. O, brzęczy! Zbierz. Jezus, jakie to jest agresywne. No gdzieś brzęczy, ale jeszcze nie wiem, co tu leży. Aha, to jest ta klapa. Nie, 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 już tam byłem, dziękuję. Dobra, gdzieś z tyłu, więc domyślam się... Czekajcie, możemy to zabrać jeszcze? Weź to, zbierz. Może się przydać kiedyś. Do góry może. No generalnie bardzo ładna źlarnia, bardzo ładnie ją zrobili. O, jakie okulary. Revelio. Jakby już nie słyszę tego. Tu słyszę mocy, no ale gdzie? Ja pierdziu, no nie widzę tego. No zabierz to jeszcze. Może jak sobie pozabieram trochę to... O! Tu jest... Uuu! Jaka to, takie to jeszcze nie mieliśmy! Ua! Pokaż mi to. Takie to jeszcze nie mieliśmy, proszę państwa. To jest wyjątkowe, to jest legendarne, no daj. Tylko zmienimy ci fason. Tego, bo mi się nie podoba. O. Coś, mamy nowe oksy. Matko jedyna. Oczywiście też je zmienię. Bo tak to nie będziemy łazić. Daj normalne, ale będziemy mieć nasz super wygląd, świetnie. Dobra. Revelio. To już chyba nic. Okej, okay, to gdzieś tu musi być jeszcze ten skrypt. Bo go słyszę. Przejdziesz tu? Przejdziesz tu, okej. Okay. No, nie mówię. Jest. Dobra, ale słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy odcinek YouTube'owy, także dziękujemy YouTube'om, trzymajcie się, pa, pa.